Kiedy Kinga Rusin po rozstaniu z Tomaszem Lisem wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami, społeczeństwo jej współczuło i kibicowało, a dziennikarka wygrała kryształową kulę. Justyna Żyła po rozstaniu z jednym z najpopularniejszych polskich skoczków już nie radzi sobie tak dobrze. Gubi się nie tylko w tańcu, który uznano za najgorszy występ w dziejach programu, ale kolejnymi decyzjami wciąż zbiera negatywne komentarze i nieprzychylne opinie. Dlaczego tak się dzieje? Justyna Żyła z domu Lazar to siostra cioteczna Adama Małysza. Poślubiła Piotra Żyłę w 2006 roku, gdy oboje mieli po 19 lat. Doczekali się dwójki dzieci, syna Kuby i córeczki Karoliny. Justyna od początku była bardzo aktywna w internecie. Polska Łag często umieszczała zdjęcia z rodzinnych spotkań, sukcesów męża oraz swoich zakupów. Sama interesuje się modą, sportem i gotowaniem. Ich małżeństwo wyglądało na szczęśliwe i udane. Tymczasem na początku 2018 roku okazało się, że Piotr Żyła nie mieszka z rodziną, a gdy przyleciał z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, z lotniska odebrała go nieznana kobieta. Zrozpaczona Justyna Żyła potwierdziła doniesienia mediów na Instagramie, wyznając, że mąż zostawił ją i dzieci dla kochanki. Tak, to prawda, ten wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie, dzieci, bo nie potrafił żyć w rodzinie. Połowa winy po mojej stronie, kiedy wyrzuciłam go z domu, jak mi uprzejmie poinformował, że ma kochankę. Nie mam zamiaru już kłamać. Wpis szybko jednak zniknął z jej konta, a po nim pojawił się następny, w którym żona skoczka przeprosiła za niewłaściwe słowa oraz poprosiła o uszanowanie ich prywatności. Dodała, że zrobi wszystko, aby zaistniała sytuacja nie dotknęła jej dzieci. I kiedy wydawało się, że sprawa jakoś przycichnie, w lipcu 2018 w programie Uwaga Piotr zaprzeczył istnieniu kochanki, a w sierpniu 2018 Justyna opublikowała kolejne posty, tym razem ze screenami wiadomości od rzekomej kobiety męża. Oczywiście znowu szybko usunęła wpisy, jednak i tak wywołała medialną burzę. Przyjaciele rodziny tymczasem podkreślali w mediach niestabilność emocjonalną Justyny oraz twierdzili, że rozstanie wyszło od niej, a nie od sportowca. W listopadzie 2018 para otrzymała rozwód za porozumieniem stron. Jednak na fali medialnego prania brudów Justyna Żyła postanowiła wykorzystać swoje 5 minut. Założyła kanał na YouTube, vlog kulinarny pod tytułem Uważyła, gdzie jak sama przyznała, przedstawia potrawy, które sama robi na co dzień i od święta, tradycyjne i niedrogie. Zawsze realizowane w plenerze w górach. Pierwszy filmik dotyczył Żebroczka, regionalnej zapiekanki z Wisły. Obecnie kanał ma prawie 2,5 tysiąca subskrypcji, chociaż podfilmikowe komentarze częściej dotyczą jej życia prywatnego niż umiejętności kucharskich. Filmy na kanale nie pojawiają się jednak zbyt często, bo w końcu Justyna przestała być tylko blogerką kulinarną i zaczęła podbijać show biznes i czerwone dywany. Najpierw wystąpiła w odważnej sesji dla Playboya. Znowu wzbudziła kontrowersję, gdy upubliczniła filmik z sesji dla magazynu. Co ciekawe, czasopismo dla panów w samych Beskidach zostało wykupione niemal w całości, a opatrzone było skierowanym prawdopodobnie do Piotrka Żyły tytułem Góralu czy ci nie żal. Zadowolona z efektu Justyna Żyła przyznała w wywiadzie dla Wideoportal TV, że była to niesamowita przygoda i chętnie by ją powtórzyła. Później nowa celebrytka dostała własny program w telewizji Active Family pod tytułem Justyna Żyła Pierzemy brudy do czysta. To show, w którym pokłóceni i skonfliktowani bohaterowie w towarzystwie kamer i przy pomocy prowadzącej próbują rozwiązać swoje problemy. Jak przyznaje Justyna Żyła, nie ma w programie gotowych rozwiązań, twórcy tylko stwarzają sytuację, by ludzie mogli się pogodzić. Tymczasem komentarze i porady prowadzącej często wywołują większe kontrowersje niż bohaterowie. Tak jak wtedy, gdy próbując pogodzić zwaśnione przyjaciółki, Justyna powiedziała: zawsze facet jest winny, wiecie o tym. No i wreszcie niedawno Justyna zgodziła się wystąpić w najnowszej 9. edycji Tańca z Gwiazdami i ponownie wywołała medialną burzę. Jej pokaz w pierwszym odcinku programu okazał się jednym z najgorszych, jeśli nie najgorszym w całej dotychczasowej historii programu. Justyna myliła kroki, nie nadążała za rytmem oraz za swoim partnerem scenicznym Tomaszem Barańskim. Fatalny występ spotkał się również z miażdżącą krytyką jurorów. Najbardziej dosadna okazała się Czarna Mamba. Iwona Pawlowicz powiedziała: aż przełykałam ślinę, mówiłam o wysokim poziomie tej edycji. Cofam te słowa, moje ciało krzyczy, jestem zaskoczona, tańczyłaś jak przedszkolak. Tańczyłaś? To za dużo powiedziane. Masakra! Na 30 możliwych Żyła zdobyła tylko 8 punktów. Zasmucona Justyna tłumaczyła się po występie przed kamerami. Stwierdziła, że to wina zmęczenia ciężkimi treningami oraz wielkim stresem, że potraktuje to jako nauczkę i motywację do dalszych ćwiczeń oraz pracy. Przez szum wokół programu
Omal nie przegapiono faktu, że niemal równocześnie Żyła wystąpiła w teledysku Disco Polo. Justyna zagrała w teledysku do piosenki Gdzie ci Herosi, wokalisty Disco Pola Tomasza Necika. Jest w nim księżniczką, którą adoruje wokalista, tytułowy Heros. Po zakończeniu utworu pojawia się scena z celebrytką, która mówi, że na planie faktycznie czuła się jak księżniczka, a Tomasz Niecik to facet, o jakim marzy. Tymczasem w wielu komentarzach widzowie twierdzą, że Żyła wyglądała na przestraszoną kamerą, a twórcy wykorzystali ją do teledysku tylko ze względu na popularność jej nazwiska. Co myślicie o burzy wokół Justyny Żyły? Czy na kontrowersjach i brudach zbuduje silną karierę? Czy to jej sposób na odreagowanie przykrego rozwodu? Czy przebiegła taktyka na zdobycie popularności? Koniecznie podzielcie się z nami swoją opinią w komentarzach i nie zapominajcie o lajku i subie. Hej!